Cześć, miasto z tej strony. Słuchajcie, niegdyś na live'ie, zdaje się, wspominałem o książce. O książce faceta, który nazywa się Cody Landy. Ci z was, którym zdarza się oglądać telewizję, i nie mówię tutaj o M jak miłość, powinni gościa znać. Jest na jednym z kanałów. Nie pamiętam, czy Discovery, czy National Geographic, ale zdaje się, że któryś z Discovery jest taki program Dual Survival. W programie tym jest dwóch gości. Jeden z nich to właśnie autor książki, o której wam chcę opowiedzieć, Cody Landin, a drugi jego Funfel. No i generalnie ci goście prezentują dwa odmienne podejścia do zagadnień survivalu, do tego, jak wyjść z sytuacji, zdawałoby się, bez wyjścia. Ta postać tego człowieka bardzo mnie zafascynowała. Do tego stopnia, że zacząłem szukać informacji na jego temat w internecie. To jest gość, który od lat żyje, można powiedzieć, w zgodzie z naturą. Jest takim współczesnym Robinson to może złe słowo. To jest gość, który pasuje bardziej do czasów komun hipisowskich, do czasów traperskich być może. Wbrew pozorom wygląda na, inaczej, on wygląda na takiego gościa trochę niezbyt, no może nawet powiedzieć zrównoważonego. Wygląda czasami na nieco dziwnego, zagubionego czasami człowieka, ale wiedza, jaką on posiada, chciałbym mieć. Warto przeczytać książki. Ja znalazłem ostatnio, już parę miesięcy temu, jego książkę w jednej z księgarni. Książka nosi tytuł Gdy rozpęta się piekło. Wygląda mniej więcej tak. Co najlepsze, jest gruba. A ja lubię grube książki, gdyż za szybko czytam. No i słuchajcie, wydawca reklamuje to w ten sposób. Ta książka przedstawia przerażający i brutalny świat, jaki znamy z gry Fallout, z filmu Mad Max, czy z drogi McCarthy'ego. Droga McCarthy'ego, to w ramach ciekawostki, to jest też książka, którą ja mam. Ale o tej książce opowiem następnym razem. W każdym razie, słuchajcie, co w tej książce jest takiego ciekawego? Tutaj widzicie, pod głównym tytułem jest napisane Poradnik survivalowy na czas kataklizmu. Ja bardzo interesuję się zagadnieniami survivalu od czasów harcerstwa. Jakoś zafascynował mnie temat tego, związany z tym, jak poradzić sobie w sytuacjach w tej chwili obcych dla człowieka naszego wieku, jak poradzić sobie w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach ekstremalnych, gdzie trzeba kombinować, żeby wyjść cało z sytuacji. I ta książka inaczej. Książek traktujących o survivalu jest odpyty. Od począwszy od Beara Gryllsa, czy tam jakichś innych magików, poprzez byłych żołnierzy SAS-u i innych tego typu ludzi. Zresztą takie książki też mam. Na przykład taka Szkoła Przetrwania. To jest akurat w miarę sympatyczna książka dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o survivalu, żeby sobie zobaczyć, co tam jest mniej więcej, z czym to się je. Ale książka Cody'ego Landina, Gdy rozpęta się piekło, to jest zupełnie coś innego. To jest coś, czego dłuższy czas szukałem. Dlaczego? On nie zajmuje się
inaczej, ta książka to nie jest stricte taki poradnik, nie wiem, jak odzyskać wodę do picia, jak upolować zwierzątko, jak rozpalić ogień, chociaż on o tym też tutaj ładnie mówi. To jest książka, która ma pomóc takim ludziom jak my, jak większość z nas, chociaż akurat ja jestem troszeczkę inny, gdyż ja te umiejętności takie typowo survivalowe posiadam od lat i staram się jakby je cały czas utrzymywać w gotowości, ale to jest książka przede wszystkim dla ludzi, którzy nie chcą, za przeproszeniem, w momencie próby albo w momencie jakiejś generalnej rozpierduchy obudzić się z ręką w nocniku. Książka jest, słuchajcie, napisana bardzo przystępnym językiem, bardzo humorystycznie jest napisana i to jest książka, której nie trzeba czytać od deski do deski. Oczywiście warto. Jest skonstruowana w ten sposób, że można sobie wracać do niej, do rozdziałów poszczególnych, znajdować informacje bardzo szybko potrzebne. Co w tej książce jest przede wszystkim? Jeżeli mówię, że nie jest to taki typowy podręcznik survivalowy. Słuchajcie, to jest książka, która daje ludziom gotowe rozwiązania, daje nam gotowe rozwiązania, które mogą dać człowiekowi pewność i pewną wiedzę w sytuacjach ekstremalnego zagrożenia. Tutaj Cody Landin opisuje, jak zorganizować swoje życie, żeby nic nas nie zaskoczyło. Chodzi tutaj i o psychologię, o podejście psychologiczne do zagadnienia, ale chodzi również o pewne umiejętności praktyczne oraz działania, które mają być profilaktyką. Mają być działaniami profilaktycznymi przed ewentualnymi niepożądanymi rzeczami. Oczywiście, no, tu jest napisane, że poradnik survivalowy na czas kataklizmu. Cody Landin oczywiście pisze tutaj o jakichś wielkich rozpierduchach również, czyli nie wiem, o załamaniu się całych struktur społecznych, o tym, że trzeba będzie gdzieś uciekać, plecaki ucieczkowe i tak dalej. Tak jak są te programy związane z preppersami, tymi ludźmi, którzy szykują się na jakiś dziwny koniec świata. Ale również pisze o takich podstawowych rzeczach. Co zrobić, kiedy na przykład dojdzie do awarii sieci energetycznej i nie ma prądu na przykład. Co zrobić, kiedy nastąpi załamanie pogody, a w tym czasie nie będziemy mieli możliwości na przykład ogrzewania własnego domu. Co zrobić, żeby nie zamarznąć? Jak kumulować energię? Skąd pozyskiwać wodę w takich sytuacjach? Jak o to zadbać? Gdzie przechowywać wodę? Jak robić zapasy na trudne czasy. Ładnie mi się zrymowało. Cody Landin podzielił tą książkę na takie rozdziały. Słuchajcie, pisze ogólnie na początku o podejściu psychologicznym. Książka jest skierowana przede wszystkim do ludzi mieszkających w miastach bądź pod miastami, gdzieś na pograniczu cywilizacji, którzy nie mają styczności, codziennej styczności z przyrodą, nie mają wiedzy potrzebnej do przeżycia w ciężkich warunkach. Dużą wagę przykłada Cody do przygotowania psychicznego, do współpracy międzyludzkiej. On tutaj pisze, jak organizować siebie, jak organizować rodzinę, jak ważne jest przygotowanie mentalne do różnych nieciekawych sytuacji i oczywiście nie odnosi się to tylko do jakichś katastrof. To są po prostu informacje, które przydadzą się w życiu. Uzmysławia dużo rzeczy o tym, jakie jest marnotrawstwo energii, wody, pożywienia w naszej rozwiniętej, można powiedzieć, cywilizacji. Daje radę, jak w prosty sposób pewne niedogodności zamienić w udogodnienia. Jak poradzić sobie w ciężkich sytuacjach
wykorzystując rzeczy, które mamy pod ręką. I nie chodzi tutaj o sytuację w lesie, bo mówię, takich podręczników to jest, co pokazują, jak uprawić zająca, jak mu urwać łeb i tak dalej, i wyssać oczy, to jest dużo. Tutaj się z tej książki nauczymy, jakie pożywienie nie psuje się zbyt szybko i można je długo przechowywać. W jaki sposób przechowywać wodę, skąd tą wodę do przechowywania brać, co można jeść w ekstremalnych sytuacjach, co można, skąd można brać pożywienie, jeżeli tego pożywienia wcześniej żeśmy sobie nie zabezpieczyli. Co robić w sytuacjach, kiedy następuje zagrożenie epidemiologiczne jakieś. Co robić wreszcie, nawet jest tutaj, nawet opisuje Cody Landin, co robić, słuchajcie, z trupami. No, jeżeli zachowanie człowieka, jeżeli nagle w wyniku jakiejś katastrofy, no jednak w grupie ludzi ktoś umiera w wyniku obrażeń czy coś. No, takie proste rzeczy, jak przygotować się na to psychicznie, jak przygotować na to rodzinę psychicznie, co zrobić z ciałem. Tego typu rzeczy Cody Landin opisuje. Książka jest... nie jest skierowana do niedzielnych Rambo, Johnów Rambo. Nie jest skierowana do ludzi, którzy zajmują się takim stricte military survivalem, wojskowym survivalem. To jest książka dla wszystkich, oprócz tych ludzi, których wymieniłem. Informacji jest tutaj mnóstwo, począwszy właśnie od tego, jak zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, jak zabezpieczyć swój dom, jak zabezpieczyć swoje otoczenie, jak zabezpieczyć swoją społeczność, bo dużą uwagę Cody Landin zwraca tutaj na współdziałanie społeczności w sytuacjach pewnego zagrożenia. Ale również takie no, podstawowe rzeczy, na przykład podaje różne ciekawe przepisy, co można, tak jak wspominałem, co można zjeść, prawda? Czy można wyżywić się jedząc, nie wiem, korę z drzewa, pasek od spodni, czy zużyte trampki. No, na tej zasadzie. Książka jest niesamowita, bardzo ciekawa, napisana przez człowieka, który te wszystkie rzeczy, które tutaj opisuje w tej książce, trenuje na co dzień w swoim życiu, gdyż Cody Landin mieszka od lat w Arizonie, na pustyni, na pograniczu takim pustynnym, gdzie w zimie jest zimno, w lato jest gorąco. Sam sobie zbudował dom energooszczędny, bezpieczny, zbliżony jak najbardziej do natury. Wpierdziela znalezioną padlinę, poluje, jest człowiekiem samowystarczalnym. Książkę szczerze polecam wszystkim tym, którzy interesują się tym, co można zrobić, żeby nas nic poważnego nie zaskoczyło, i tym, którym zależy na tym, żeby nie obudzić się czasem kiedyś z ręką w nocniku, jeżeli właśnie rozpęta się piekło przysłowiowe. Bardzo dobra książka. Ona kosztowała mnie, słuchajcie, 39 zł 90 groszy. Nie jest to jakiś duży wydatek, wydaje mi się. Warto, naprawdę warto. Słuchajcie, dzisiaj zacząłem mówić o tej książce, dlatego że prosił mnie o to jeden z moich widzów, żebym powiedział dokładnie, co to za książka i tak dalej. Cykl książkowy chcę kontynuować. I to będzie cykl tematyczny. Dzisiaj będzie o survivalu. Powiedziałem wam o książce Cody'ego Landina, Gdy rozpęta się piekło. Jeszcze raz to tak wygląda. Jeszcze wam to przeczytam. Na dole jest krótki zapisek z recenzji z New York Timesa. Cody Landin uczy, jak w przypadku kataklizmu pozbyć się zwłok i zjeść na obiad szczura albo psa. Wiecie, no to jest pod publikę, ale tutaj jest dużo więcej, a poza tym książka jest fajnie ilustrowana, jest dużo więcej naprawdę pożytecznych informacji, które się przydadzą w życiu codziennym. Naprawdę, słuchajcie, bardzo polecam. Jeżeli ktoś się interesuje survivalem,
tak jak ja, to oczywiście powinien informacje, które znajduję w książkach, sprawdzać w praktyce. Plany takie mam, żeby tutaj nakręcić coś w przyszłym roku, a może już nawet nie mam po prostu w tej chwili kamery z takiej, z którą mógłbym wyjść na zewnątrz, ale chciałbym nakręcić parę takich rzeczy przydatnych, choć tego typu programów jest dużo. Teraz ostatnio oglądam Survival, tak bardzo fajne rzeczy zaczął robić parę dni temu, chyba wczoraj umieścili filmik, co robić, jak człowiek wpadnie w przerębel i jak po tym się zachowywać. Na dniach mają zrobić, jak się wydostać z przerębla. Może być to ciekawe. Takich filmów jest dość dużo. Ja chciałbym oczywiście połączyć te moje takie filmy na zewnątrz, kręcone w cudzysłowie survivalowe, z jakąś opowieścią zawsze. Zobaczymy, jak to wyniknie. Teraz nadal o książkach survivalowych. Tak jak wspomniałem, dużo można znaleźć rzeczy tego typu, tak jak książka John'ego Wisemana, Szkoła Przetrwania. To jest taki typowy, słuchajcie, podręcznik, gdzie takie podstawowe rzeczy są. Jak odnaleźć kierunek w lesie, jak się nie ma busoli w ogóle, jak się posługiwać busolą bądź kompasem. Jak zbudować sobie szałas. To jest taki elementarz survivalu. I takie rzeczy, słuchajcie, wiadomo, są przydatne, jeżeli ktoś nie miał do czynienia z jakimiś tam szkoleniami poważniejszymi tego typu, albo nie ma doświadczenia w tego typu rzeczach. Mnie interesują nieco inne rzeczy. Dla mnie z pozycji survivalowych, oprócz książki Codego Landina, można powiedzieć taką Biblią, choć troszeczkę się rozczarowałem tutaj co do treści akurat, bo ona jest też pisana trochę pod publikę, taka łatwiejsza jest trochę, ale bardzo cenię sobie książkę autora, który nazywa się Ray Mears. Tego pana też znacie na pewno z telewizji. To jest gościu, który od lat żyje z tego, że szkoli ludzi z zasad sztuki przetrwania. Chociaż on raczej, to czym się on zajmuje, to nie jest taki typowy survival, to nie jest taki typowy survival, albo survival vivre, tak? Tylko to jest, on zajmuje się bardziej takim bushcraftem. Bushcraft, co to jest bushcraft? To nie jest taka typowo techniczna sprawa, czyli jak założyć sidła, co zrobić i tak dalej, żeby, jak zbudować szałas, oczywiście on się tym też zajmuje. Tutaj on pięknie stara się pokazywać, jak żyć w zgodzie z naturą. Zresztą on robi to też w swoich programach, najczęściej na BBC. Można zobaczyć jego wspaniałe programy. Zdaje się Ray Mears Into the Wilderness, coś takiego. Słuchajcie, książka jest książką, którą należy mieć również, jeżeli ktoś się tym interesuje. Dlaczego? Ray Mears jest znany z tego, że potrafi za pomocą nożyka i za pomocą swoich zwinnych palców zrobić niesamowite rzeczy z drewna, z kory, z korzeni. I tutaj w tej książce uchyla rąbka tajemnicy. Oczywiście też jest rozdział tego typu, co na siebie założyć, jak się idzie, rozdział poświęcony ekwipunkowi, w zależności od terenu i tak dalej, i tak dalej. Tylko że właśnie w odróżnieniu do innych książek tego typu, Ray Mears bardzo dużą wagę przywiązuje właśnie do tego tematu na przykład. Znaczy inaczej, on bardzo dogłębnie bada każdy taki każdy klimat związany z survivalem, bardzo poważnie. Pisze dlaczego. Na przykład jak pisze, żeby założyć, nie wiem, buty takie, a nie inne, no to pisze dlaczego takie buty założyć do takiego klimatu. Albo pisze, co sam najchętniej zakłada, że wybieram na przykład tekstylia produkowane przez firmę taką i taką, bo one najlepiej sprawdzają się w takich i takich warunkach. Takie i takie rzeczy. To jest gość, którym można ufać akurat, bo badziewia on nie proponuje narzędzia do cięcia. Kolejny fajny rozdział. On tutaj pokazuje dużo praktycznych rzeczy. Co zrobić z nożem? Jak pomóc sobie? Jak zbudować z prostych rzeczy znalezionych w lesie za pomocą noża? Jak sobie ułatwić życie? O właśnie, tego mi brakowało. Jak sobie ułatwić życie, żeby było miło i sympatycznie w warunkach
leśnych. To, czym się zajmuje Reimers, to nie jest survival tego typu, że trzeba gdzieś skądś uciec, przeżyć i tak dalej, tylko po prostu żyć w zgodzie z przyrodą i czerpać z niej, nie niszcząc jej przy okazji. Na tym polega bushcraft. Bardzo ciekawa książka, konkretnie, no słuchajcie, nawet o typach siekier pisze, do czego się najlepiej nadają, jakie piły i tak dalej, i wszystko, i w ogóle Bayer. Parę rzeczy od Reja Mirsa można się od niego nauczyć. Ja się paru rzeczy nauczyłem. Doceniłem na przykład jego porady dotyczące tego, żeby zawsze przy sobie mieć piłkę do drzewa. Noszę ze sobą. Porady dotyczące, no takie też, patrzcie, no podstawowe rzeczy dotyczące tego, jak rozpalać ogień, wyliczone gatunki drewna, jakie tutaj można użyć do rozpalania ognia metodą ścierną. No, bardzo ciekawa książka i na pewno tysiąc razy lepsza od wszelkich pseudoporadników Beara Gryllsa chociażby. No, on jest człowiekiem medialnym, no, ale te jego książki dotyczące survivalu to już jest taki typowo, to jest taka typowa komercha, słuchajcie, dla takich niedzielnych właśnie Johnów Rambo na tej zasadzie. Ray Mills jest profesjonalistą w tym, co robi i naprawdę wartościowe rzeczy można znaleźć w jego książce. To było widać. Książka jest fajnie ilustrowana, no, na przykład jak zrobić z kory linę. Opisuje oczywiście proces długotrwały, ale krok po kroku, jak zrobić sznurek z korzenia, jak zrobić haczyk, jak zrobić rakietę balistyczną z pałki wodnej, no, tego typu rzeczy. Bardzo ciekawa sprawa, węzły. Ktoś, kto był w harcerstwie, już je zna, ale tutaj też są różne takie ciekawe zastosowania tego typu rzeczy. Książka godna polecenia, a przede wszystkim napisana nie przez niedzielnego komandosa, tylko przez Reja Mirsa. Osobę według mnie taką, które wydaje mi się, że Rejowi Mirsowi by się bardzo dobrze z Codym Landinem rozmawiało, bo to są mniej więcej podobni ludzie, jeżeli chodzi o podejście do przyrody. Na tej zasadzie. To są dwie książki, które mogę polecić z takich, które można znaleźć w sklepie. Ale mam jeszcze taką książkę, której raczej w sklepie nie można znaleźć. I to już jest książka, na widok której niedzielni rambosi mogą się zesrać. Oczywiście można ją sobie kupić. Można ją kupić w internecie, w dobie internetu można ją sobie nawet wydrukować w PDF-ie. To jest Survival, po prostu. To jest podręcznik, widzicie, o, kamera szaleje. FM-2176 Field Manual Armii Amerykańskiej. Dostałem tę książkę od mojego kolegi sierżanta Roberta Szepietowskiego, który służył w 2. Regimencie Dragonów 3. Dywizji Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych. Tu gdzieś mamy odznakę jego regimentu. O, to jest od niego odznaka jego regimentu. Dostałem tą książkę od pana sierżanta parę lat temu. No i słuchajcie, no to jest typowy podręcznik survivalu wojskowego. On się różni od tych rzeczy, które wam wcześniej pokazywałem. Przede wszystkim tym, że tutaj już nie chodzi o współdziałanie z przyrodą, o szacunek dla przyrody, o jakieś tego typu rzeczy. Tutaj chodzi o przeżycie. Przede wszystkim podręcznik ten jest nastawiony na działanie, skryte działanie na terenie wroga, czyli tutaj duży nacisk jest położony również na to, jak unikać ludzi, jak nie zwracać na siebie uwagi. Krótka piłka, no powiem wam, jak wyglądają rozdziały tej książki. Psychologia survivalu, no to wiadomo, podstawowa sprawa. Planowanie survivalu, zestawy survivalowe, no. Taki amerykański żołnierz bądź pilot, który zostaje zestrzelony, z reguły ma coś przy sobie takiego. To jest ładnie, dobrze są opisane te kity survivalowe, co tam powinno być, co jest ważne, co jest mniej ważne. Basic Survival Medicine, czyli podstawowa medycyna survivalowa. Bardzo fajny rozdział, bo dość konkretnie jest tutaj opisane, co robić w przypadku zatruć niewiadomego pochodzenia, złamań, skręceń,
jak się zachowywać w warunkach polowych, jeżeli coś takiego złego nas spotka, łącznie z tym, że tutaj są opisane no, podstawowe rzeczy, podstawowe zabiegi lekarskie, chirurgiczne i tego typu rzeczy. Shelters, czyli schronienia. No wiadomo, no tutaj jest pod kątem wojskowym wszystko, żeby przede wszystkim, żeby mieć dach nad głową, żeby było ciepło, a żeby być też ukrytym, niewidocznym. Oczyszczanie wody, następny rozdział. Rozpalanie ognisk, ognia, dbanie o ogień. Jak zbudować ognisko, jak podpalić, jak wykorzystywać. No takie podstawowe rzeczy. Zdobywanie jedzenia. Jakie zwierzęta można jeść, jak robić pułapki, jak robić narzędzia do zabicia zwierząt, jak robić podstawową broń, jeżeli się nie ma własnej broni, jak łowić ryby i tego typu rzeczy. Użycie roślin, czyli można powiedzieć szeroko pojęte zielarstwo. Cały rozdział poświęcony zatrutym roślinom, co ciekawe tutaj jest na końcu tej książki są poopisywane zatrute rośliny. To są rośliny z całego świata opisane w zależności od miejsca występowania. No wiadomo, że armia amerykańska działa na terenie całej kuli ziemskiej, także no musieli zadbać o wszystko. Niebezpieczne zwierzęta, to samo co z roślinami, czyli opisują o całym świecie, ze wszystkich rejonów świata takie różne zagadkowe zwierzęta. Teraz na przykład no, prowizoryczna broń, kolejny rozdział, jak zrobić tutaj broń ostrą do kucia, do siekania, do rozpieprzania wroga, jak zrobić plecak, jeżeli się nie ma własnego plecaka. Desert survival, czyli przeżycie na pustyni, tropical survival, nie muszę tłumaczyć, w tropikach, cold weather survival, czyli w rejonach zimnych, kiedy jest zimno w zimniejszych rejonach świata. Sea survival, czyli survival na morzu, jeżeli jesteśmy, nie wiem, rozbitkiem albo tego typu rzeczy. No, słuchajcie, no wszystko, tego jest w cholerę. Nawet jest rozdział survival movement in hostile areas, czyli survivalowe poruszanie się we wrogim terenie. Czyli jak tutaj generalnie się przenikać na terenie przeciwnika, kontakty z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Nawet jest rozdział, jak przeżyć uderzenie jądrowe, też się może przydać. Także słuchajcie, no, jeżeli ktoś jest już nastawiony na typowo militarny survival i zna język angielski, polecam to. Jeszcze raz powtarzam, to jest Field Manual 2176. I z tego co wiem, to jest do ściągnięcia za darmo, legalnie można sobie ściągnąć ze strony Departamentu Armii Stanów Zjednoczonych, nie ma żadnego problemu i podejrzewam się z miliona różnych mirrorów. No tylko, że tego trochę jest, słuchajcie, bo tutaj tych stron to jest kilkaset na pewno. One są tu dziwnie numerowane, nawet nie wiem ile tych stron jest. Także słuchajcie, jeżeli mówimy o książkach związanych z survivalem, pokazałem wam trzy z zupełnie różnego zakresu, chociaż survival, no z trzy dotyczące survivalu, ale każda z nich zupełnie inna. Pamiętajcie, no ta książka, którą wam pokazywałem na początku, pana Johna Weissmana, to jest mniej więcej to, tylko napisane w formie przystępnej dla ludzi po polsku i oczywiście o wiele mniej tutaj jest treści. To jest taka książka no, niedzielna, no, można powiedzieć no, wyskok weekendowy, jak ktoś tam chce trochę błysnąć, coś, czegoś się nauczyć. I mówię, a survival, ten już field manual, to już jest taki konkret. No wiadomo, że wszystkiego człowiek się na pamięć nie nauczy, ale chodzi o to, żeby, słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby te książki, tych książek uczyć się na pamięć albo czytać sobie, nie wiem, siedząc na kiblu, choć ja to często robię. Tutaj w tych książkach można znaleźć naprawdę ważne informacje, które mogą się przydać niekoniecznie w sytuacjach ekstremalnych. Mogą się przydać na wakacjach, jeżeli chcecie błysnąć, albo po prostu jest wam zimno, chcecie rozpalić sobie ognisko na spływie kajakowym, a wszystko jest mokre. Gdzieś zabłądzicie coś tego, znaleźć drogę do domu, też nie macie busoli, nie macie kompasu. Dzięki takim książkom, jeżeli coś do was z nich trafi, możecie sobie poradzić.
Oczywiście, no, tak jak wspominałem, każda z nich opowiada o troszeczkę innym podejściu do survivalu, ale każdą z nich, jeżeli się interesujecie tego typu zagadnieniami, warto mieć na półce. A jeżeli nie interesujecie się survivalem jako takim, to na pewno warto mieć na półce tą książkę. Bo to jest książka, która nie dość, że jest ciekawa, fajna, to jeszcze po prostu, no, dzięki, słuchajcie, jeżeli ja bym postępował dokładnie tak, jak w tej książce jest tutaj wszystko napisane, to nie bałbym się w ogóle o przyszłość swoją i swojej rodziny pod względem ekonomicznym, pod względem bezpieczeństwa i pod względem tego, żeby moje dzieci wyrosły na wartościowych ludzi. O tym jest ta książka. No nic. Słowotok mnie trochę napadł. Mam nadzieję, że choć trochę zrozumieliście, co wam chciałem przekazać, bo jak zaczynam mówić na tematy, które mnie bardzo interesują, to często jestem, zapętlam się i generalnie się gubię. W każdym razie polecam wam te trzy książki. Powtórzę jeszcze raz na koniec. Cody Landy, Gdy rozpęta się piekło. Ray Mears, Bushcraft. A to Survival, podręcznik, Field Manual Armii Amerykańskiej. Wartościowa rzecz. Na razie, trzymajcie się.